dzisiaj zabieramy Was do egzotarium, które zostało w grudniu ponownie otwarte po wielkim, wielkim remoncie. Podobno jest bardzo fajnie, chociaż ja nie jestem przekonana co do tych wszystkich gadów, które tam spotkamy, ale mam nadzieję, że zostaniecie z nami i wspólnie zobaczymy, czy warto egzotarium odwiedzić. Egzotarium mieści się oczywiście w Sosnowcu. Miejsc do parkowania jest bardzo, bardzo dużo. Napiszę Wam tutaj na dole, jaka to jest ulica, na której się parkuje, bo zapomniałam. A tym samym zapraszamy Was na wycieczkę. Kuba już się nie może doczekać, żeby zobaczyć te wszystkie płazy, gady. Oj tak, mama się które podobno, tam są do obejrzenia. A jeszcze przy okazji chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za tą ilość subskrypcji, którą w styczniu nas obdarowaliście. Jest to niesamowite, że taka ilość widzów nam przybyła. No to co, koniec gadania i idziemy oglądać egzotarium. Zapraszam. Bilet wstępu do egzotarium kupiony tutaj na miejscu to jest koszt 39 zł dla osoby dorosłej, czyli bilet normalny. Natomiast bilet ulgowy to jest 29 zł. Jeżeli kupicie bilety online, to te ceny są troszeczkę niższe, bodajże o 2 zł. Bilet rodzinny kupiony online to jest koszt 95 zł. Zaczynamy od Królestwa Mrówek, tak? To nie jest Królestwo Mrówek. Mrówki parasolowe, zobacz. I jeszcze ciekawostka. Ciekawostka. Rury. Tak, w tych rurach też mają spacerować mrówki, ale chyba jeszcze są mrówki tam? Nie widać ich, nie? Dobra, no to wchodzimy. Mamy już bilety. Ich tam nie ma. I idziemy. Zwiedzanie zaczynamy od podziemi. O, jakie! O, zaczyna się bardzo fajnie. Okej, boję się, bo ja... Co tu jest? To chyba są skorpiony. Nie, czekaj. Wąż chiński, o matko. A gdzie to jest ten wąż? Nie wiem. Na samej górze. Czekaj, pani nas naprowadza. Widzisz go? Nie. Na skalę gdzieś. Za tą zieloną rośliną, dosłownie na tej skale. O, widać! Gdzie? Tu. Tu. Gdzie? Na skalę? Na samej górze. A jest, faktycznie. Tam, czekaj. Na dół, tam. Na samej góry, tak w ten leży. No, aha, dobra, już teraz idzie. W tym miejscu możecie zobaczyć kolekcję płazów, głównie małych żabek, pięknie ubarwionych, ale wszystkie są, mają w sobie truciznę. Obejrzeliśmy sobie już część z akwariami, a teraz wchodzimy do tej części chyba ładniejszej. Zobaczcie, jak ładnie. Super. Co my tu mamy? Tu jest... Legwana mamy. O, tu są. O, jakieś malutkie jeszcze. Te wszystkie zwierzątka, które tutaj są, one są na razie przywiezione jako młode i dopiero będą rosnąć, wiesz? Ciekawe, jak będą duże, jak urosną. No ja ci powiem. No ja też wiem. Do 1,40 m i do 7 kilo, także taki będzie jak ty, bo ty masz 1,40 m. Taki duży? Tak, taki duży. Weszliśmy sobie teraz do strefy tropikalnej. Mamy tutaj już ptaszki, jakieś papuszki, arę, papugę żako. Takie
Jakie żółwiki? Żółtolicego i czerwonolicego. No możecie sobie tutaj obejrzeć różne węże, pytony. Na przykład, wiesz, sama czysta przyjemność. Tutaj też zobaczmy, co tu jest. Jakiś przyjemny. Ale wyszliśmy już chyba ze strefy płatnej, bo musieliśmy pokazać bilet. Teraz jeszcze idziemy na salę dydaktyczną. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy fajnego. Są tu jakieś eksponaty. O! Pomar europejski. No i na końcu mamy kawiarenkę i jest też pokój matki z dzieckiem. Duży plus za to i kino dla dzieci. Zaraz tam poślemy nasze dziecko, żeby zobaczyło, co tam jest, co? Nie. No w kinie dla dzieci. My już jesteśmy po wizycie w egzotarium. Zwiedzanie zajmuje no, około godzinki. Fajne, nowoczesne, zwierzątka są jeszcze małe. Właściwie te gady i płazy są dosyć małe. No bo dopiero zamieszkały tutaj, także też nie ma co wymagać, żeby waran był ogromny. Natomiast jest to na pewno fajne miejsce do odwiedzenia na spacer zimowy, bo jest ciepło, przyjemnie. Może niekoniecznie jak ktoś lubi węże. Nie, Kuba? Natomiast jest to dosyć krótka wycieczka, więc warto się wybrać. Dzięki, że zostaliście z nami. My już się rozłączamy, wracamy do domku. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Wam się film podobał, to będzie nam miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę. Jeżeli nie. A jeżeli nie, to kciuka w dół. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się. Pa!